Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 52. odcinek z naszej serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym zabrać się w końcu za to zadanie kabaret, za które mieliśmy się zabrać w odcinku poprzednim, ale Zoltan nam tu wyskoczył z bojowym zadaniem. Także spotkajmy się z Jaskrem. Tanie dziwki, cienkie wino? Nie mam wpływu na to, co dostaję w spadku. Ale od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Wiem, dlatego zastanawiam się. Ciągle się nad czymś zastanawiasz. Wiesz co? Daj znać, jak w końcu się na coś zdecydujesz. Język też? O co poszło? Drwi ze mnie. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i grajek. Wyobrażasz sobie? Nazwała mnie grajkiem. Coraz bardziej lubię tę dziewczynę. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodnij jej, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie to miejsce świetnie się do tego nada. Jest tylko mały problem. Potrzebuję funduszy. Więc gdybyś akurat miał przerwę między utopcem a Ekimą, może byś pomógł staremu druhowi. Co ci przyszło do głowy z kabaretem? Od lat o tym marzyłem. Od tego dnia, kiedy byliśmy w podobnym w Oxenfurcie, pamiętasz? Wtedy, co ta tancerka wisiała na żyrandolu. I jak już była do góry nogami, to zawołała ci i... Pamiętam. No, a tutaj będzie jeszcze lepiej. Obiecuję ci to. No to znaczy, oczywiście, jeśli uda mi się zebrać środki na remont. No dobra, no to może w takim razie po prostu pomóżmy Jaskrowi, oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną, scholastyką. Jej ojciec był kupcem, sprowadzał przyprawy z Zelikanii i nie odmawiał córeczce niczego. To od niej pożyczymy pieniądze. Chyba ją kojarzę. To nie ta, którą porzuciłeś bez słowa? Wyskoczyłeś po butelkę wina i nie wróciłeś? Wiedziałem, że po coś kupiłem to wino. To było kawał czasu temu. Faktycznie, trochę mi zeszło. Tym bardziej potrzebuję mocy twojego autorytetu. No bo przecież masz autorytet. Rozumiesz? Dobra, mów o co chodzi. Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Po naszym rozstaniu scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z twoją niewielką pomocą mi wybaczy. A potem udzieli pożyczki. A ta pomoc ma polegać na... Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Irene. Wiesz, taki, jakiego używa w czasie przedstawień. Kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się pod domem scholastyki. Załóżmy, że się zgodzę i pójdę do Madame Irene. A ty co będziesz robił w tym czasie? Muszę jeszcze coś dokończyć. Ale obiecuję, że zdążę, zanim wrócisz z mieczem. Wtedy wszystko ci opowiem. Niech będzie, ale... Geralt, w tym planie nie ma ale. Wszystko wyjdzie dobrze, zobaczysz. Przynieś miecz od Madame Irene i po zmroku widzimy się pod domem scholastyki. A Jaskier, Jaskier, te twoje plany to zawsze tak mówisz. No, plan jest genialny, będzie wszystko git. Poczekajcie chwilkę. Wiedźminie. Nie mogę pogadać z Pryszcilą, bo ona w Gwinta, kurde, grała. Ja się zastanawiam. Może ty mu przemówisz do rozumu. A mogę z tobą zagrać Gwinta? Już nie mam siły, Geralt. Kurde, nie da się. Mam nadzieję, że po tym zadaniu kabaret się da. Bo wiecie, o co mi chodzi? Nie wiem, czy przypadkiem Priscilla nie ma jakichś tam kart do Gwinta unikatowych. A żeby je uzyskać, no to musiałbym z nią wygrać, a niestety poprzednim razem nie udało mi się tego zrobić w ramach zadania fabularnego, więc no liczę na to, że można jeszcze z nią zagrać. No chyba, że nie ma tych kart, no to wtedy oczywiście nie ma też sensu z nią grać. Dobra, pochodźmy do Madame Irene. Na szczęście już się trochę znamy, więc może nie będzie problemu, żeby pożyczyć ten miecz. Dobra, gdzie ona jest? Tam siedzi. Okej, pogadajmy. Dobrze cię widzieć. Dobrze się znacie z Dudu? Tak, chociaż właściwie niedużo o sobie opowiadał. Przedtem chyba był kupcem? Dudu zawsze miał łeb do interesów. Ale chyba był za uczciwy, żeby się dorobić w Nowigradzie.
No właśnie, mówiła mu, że choćby nie wiem ile razy skórę zmieniał, zawsze wyjdzie z niego poczciwiec. To pewnie dlatego tak kiepsko się sprawdzał w roli krwawych tyranów i skrytobójców. Za to był niezłym zaufanym sługą albo duchem starego króla. Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z twoich rekwizytów, miecz, którego używacie do scen walki. O, a po cóż ci taki miecz? Jeszcze nie wiem, ale Jaskier twierdzi, że jest mu niezbędny. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę. Dzięki. Postaram się go nie uszkodzić. Bywaj. No kurde, o dziwo dostaliśmy ten miecz bez jakichś większych problemów. Szczerze mówiąc, myślałem, że będziemy mieli tutaj jeszcze jakieś takie mini zadanie, powiedzmy, w przypadku tego questa, żeby uzyskać tą atrapę miecza, no ale dobra, na szczęście nie. Także możemy teraz lecieć. Po zachodzie słońca spotka się z Jaskrem pod domem scholastyki. No, po zachodzie słońca jest kurde 4 rano. Ale dobra, prześpimy się tam i będzie gites. Zastanawiałem się, czy jeszcze punktu doświadczenia sobie nie wbić, w sensie punktu umiejętności, ale w sumie z tego co pamiętam nie mam slota chyba odblokowanego na nową umiejętność. Więc dajmy sobie z tym spokój. Dobra, i mamy się spotkać tutaj, tak? No, nareszcie jesteś. Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuje ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. Nie no, Jaskier, stary. Mówisz poważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji, masz. I jeszcze maska. Załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka cię nie poznała. Ale... Nie ma czasu. Idzie scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w Szałwii. Ja pierniczę, Jaskier, co ty kombinujesz? No dobra. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! To nie jest twój szczęśliwy dzień. Oddawaj sakiewkę. Nie tak szybko! Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel! Ja pierdzielę. Nie, tylko nie karmazynowy mściciel! Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Ale co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jest lepszy niż myślałem. Tylko teraz pytanie, czy ja mam... Trafił mnie! Ała! Szybko, do domu! Tam nas nie dopadnie! Na wieczny ogień! Czego od nas chcesz? Zostaw nas w spokoju! Ten obwieś na pewno zaraz stąd zniknie. Nie chcę przecież wpaść w ręce strażników. Prawda, że nie chcę? Ja pierniczę, nie wytrzymam. Co to była za gra aktorska? Co to było? Jestem ciekaw, czy to w ogóle zadziała faktycznie, nie? Ja pierdzielę. Uwielbiam questy w Wiedźminie 3, naprawdę. To jest takie cudo. Może przyznać, że pod względem pisania zadań, to naprawdę... zadań pobocznych, to... Redzi chyba nie mają sobie równych, serio. Ewentualnie Bethesda. Bo Bethesda też pisze naprawdę dobre te zadania. No ale mimo wszystko, no nie ma u nich takich dobrych scen. Masakra, naprawdę, dobra. Lećmy do Jaskra, do Szałwii i Rozmarynu. Ja pierniczę, co tu się dzieje w tej grze? Ale za to ją uwielbiam, naprawdę. Muszę przyznać, że jest to chyba najlepsza gra RPG, w jaką grałem. Wiem, że jeszcze oczywiście nie jesteśmy na końcu gry, ale... Muszę przyznać, że... Nie no, masakra, naprawdę. I teraz tak, mamy się spotkać z Jaskrem w rano, więc ja może się prześpię faktycznie do rana. Okej. Okay. Coś mi się dzisiaj głos załamuje. To jest jakaś pomyłka, jesteście za wcześnie.
Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma. Albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuje nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? A co mamy do wyboru? Mistrz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. Jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać, choć podobno ten cały remont to dla niej. Jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie. Nie wiem, co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Wydaje mi się, że... Znaczy, powiem wam tak, Jaskier mówił, że on chciałby zrobić właśnie kabaret tutaj, a właśnie tak jak pierwsza kwestia mówi, to jest forma teatru, więc niech będą te teatralne dekoracje. Oboje jesteście artystami scenicznymi, a kabaret to forma teatru, więc niech i wnętrze będzie urządzone w tym stylu. No i bardzo dobrze. Nareszcie! Panowie, koniec fajrantu! Do roboty! No, no, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje? W końcu będzie musiał doglądać interesu. To byłoby widowisko. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Mówimy o tym samym Jaskrze? Tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowy Nowigradu? Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do Poli, naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kabałę. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. No i tak, lepiej zdecydowanie to sprawdzić. Dobra, znajdź Jaskra. Ja pierdzielę po raz, już nie wiem który. A, Jaskier. Śmieszna jest ta relacja Geralta z Jaskrem, bo to już nawet w książkach tak było, że właśnie chłopaki w sumie, od samego początku ich relacja wyglądała tak, że Jaskier pakował się wiecznie w kłopoty, a Geralt go ratował. I tak cały czas. Czego tu szukasz, sadysta? Także śmiesznie. No cóż, tak ta relacja właśnie się prezentuje. Mówię, zarówno w książkach, jak i w grach. Nieustannie tak naprawdę. Dobra, o, jest i on. Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? To jest dobre pytanie. Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. Skąd wiesz, że ma tu zapasowy klucz? No przecież nie współpracujemy od wczoraj, zanim jeszcze Poli zeszła się z tym Hubim. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z Poli w Szałwi i Rozmarynie. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Czyli Poli nie jest jedną z twoich... Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. Chyba, że chodzi o Priscillę. Priscilla, według twojej relacji, zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. No dobra, to znajdźmy ten klucz. No dobrze, tylko teraz gdzie on może być? Tutaj chyba, tak? Masz coś? Tu go nie ma. Ale jeszcze może w tym wiadrze?
Jest i klucz. Próbuję zajrzeć właściwie, co się w tym domu tam dzieje w środku, ale za wiele nie widać. Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień ton i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona. Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! O, chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Zabieraj się stąd, albo skoję ci gębę. Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chce, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze. I sława, bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. No, skoro tak... Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w szałwi, Poli. Dobrze, że podeszliśmy do tego dyplomatycznie. Dogonię cię. Myślałem, że będzie gorzej. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek, słynny malarz, portrecista. Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecisty? To stary znajomy, akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwi, bo Priscilla zmyje mi głowę. Naprawdę pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. No dobrze, to udajmy się jeszcze po te plakaty właśnie. Dobra, to let's go. Znajdź Latreka i weź od niego plakaty. No bo faktycznie ten plakat to mógł dosyć porządnie wprowadzać w błąd w czasach, kiedy właśnie jeszcze Szałwia i Rozmaryn, zanim Jaskier ją jeszcze przejął, no to właśnie ona była burdlem. Więc no, było to trochę faktycznie, no mogło to zmieszać. Dobra, lećmy dalej. Ale jako ten cały Latrek, niekoniecznie. Kto tu tak krzyczy w tym porcie? Oho, komuś krzyż ustrzyka. To takie taka typowa polska dolegliwość. W ogóle w tej grze jest tyle polskości, że to jest naprawdę chore. Dobra. Muszę przyznać, że jeśli ktoś naprawdę... Wiem, że za granicą Wiedźmin 3 również oczywiście odniósł ogromny sukces, ale jeśli ktoś nie ma polskiej narodowości, to naprawdę moim zdaniem nie wyciśnie 100% z tej gry. No po prostu nie da się. Dobra, pogadajmy. Co tu się stało? Szukam niejakiego Latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta. Ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy.
i okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. Bierz go, Fred. Nie dajesz mi wyboru. Fred, a ten drugi to chyba Bernie, co? Dobra, lecimy z nimi. Trochę mało tu miejsca, jeszcze się zaciąłem w stołku. Ale dobra, na spoko... O kurde, na spokojnie damy radę. Chodź tu, Ancymonie, oho. Ale dobra, jak się spamuje lewy i alt czasami, to naprawdę łatwe są te walki na pięści. Dobra, ładnie, ładnie. Chciałbym tutaj, moi drodzy, trochę zadanie jak w Wiedźminie 2 było, mianowicie podziemny krąg. To było też fajne nawiązanie do Fight Clubu. Oż ty, kurde, jak mnie ciepnął, no. No padaj, stary. Dobra, udało się. Okej, co dalej? Chyba się zacięła gra? Tak, zacięła się, ale dobra. Czego kurwa chcesz? Plakatów. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudów. No widzisz, a można tak było od razu. No dokładnie, można było od razu. Dobra, nie będziemy tu chyba nic przeszukiwać. Ja i tak tych rzeczy mam tak sporo, pieniędzy mam tak sporo, że już nie ma sensu nawet dosłownie wszystkiego tutaj lutować, więc... Czekajcie, porozmawiam z Latrekiem w rezydencji Wegelbugów. Tu by się przydało... tu by się przydał tak zwany teleport, bo troszeczkę daleko tam jest. Ale dobra, pójdziemy akurat na rynek, tam jest tablica szybkiej podróży. Wiem, że ja zawsze mówię teleport, to jest trochę takie nieklimatyczne, ale... A czemu wy to palicie książki? Kurde, ej, tak się nie robi. Aż trochę mi się to skojarzyło z pierwszą częścią Assassin's Creed. Tam jeden z naszych celów również palił książki. Dobra. Heretycy. Okej, okay. Rezydencja Wegelbudów. Dobra, ruszajmy. I z tego co widziałem, poczekajcie, bo chyba mi tablica ogłoszeniowa tutaj mrygnęła. Momencik. Gdzieś to jakby niedaleko chyba. Albo mi się przewidziało. Tutaj jest tablica. To wiecie co, zanim ogarniemy sobie to zadanie, zanim będziemy je kontynuować, to ja przy okazji już sobie pojadę i tą tablicę ogłoszeniową wezmę. Bo te tablice też tak tkwią i przydałoby się też za to zabrać. Jestem ciekaw, czy będziemy zmuszeni wziąć udział w wyścigu konnym. Bo w sumie jak była mowa o tych wyścigach właśnie, to prawdopodobnie będzie trzeba właśnie, ale jeszcze zobaczymy. Kurde, płotka, przeskocz. Dobra, pojedziemy sobie tej tablicy ogłoszeniowej, weźmiemy co musimy i wrócimy do wykonywania zadania. Okej, a przy okazji mamy nowy znacznik szybkiej podróży. Dobra, weźmy sobie te kartki. Dobra, i tutaj żadne zadanie nam się nie odblokowało, ale pewnie... no właśnie, nieodkryte miejsca jakieś, okej. Tam się pojawiły na mapie. Te pytajniki też trzeba będzie ogarnąć, ale kurczę, tego jest tak dużo w tym Nowigradzie. Ale zanim zaczniemy w ogóle jakiekolwiek pytajniki ogarniać, to wolałbym pozbierać wszystkie tablice ogłoszeniowe, żeby mieć już te pytajniki na pozycji odpowiedniej, żeby mi się pojawiły. A dopiero wtedy będziemy, moi drodzy, ogarniać właśnie je po kolei. A tu mamy też... Ale chyba się z tego powodu nie wycofamy. Mamy jakieś inne zadanie na górze, poczekajcie. Oho, słyszałem wycofanie się, czyli chyba faktycznie jest tu coś na rzeczy, że będziemy musieli wziąć udział w wyścigu. A ty co masz dla mnie? Aha, u niego pewnie możemy się pościgać, zakładam. Dobra, ale ten wykrzyknik mi się zapisze na mapie, więc zostawmy to. Pogadajmy z... Z kim ja tu mam pogadać? Z tobą. Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Przysyła mnie Jaskier. A tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No widzisz. A na dodatek hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. Nie każdego stać na taki gest. De Louvertena akurat stać. To najmłodszy syn Duke'a Salm, a jego rodzina to znani handlarze drogimi kamieniami. Jeden dług w tą czy w tamtą nie robi mu różnicy. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą.
Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Louvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. No dobra, poczekajcie, bo możemy wygrać wyścig, możemy spłacić, albo obejść się. Chciałbym wygrać wyścig, za to pewnie dużo doświadczenia jest, a niech będzie, spróbujmy. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Podejrzewam, że za to będzie najwięcej doświadczenia, więc to sobie zróbmy. Dobra, ja sobie nie mogę zapisać gry, kurde, niedobrze. No dobra, mam nadzieję, że wygramy. Mamy naprawdę dobre siodło. A my na tej trasie, jak pamiętacie, już się, moi kochani, ścigaliśmy. Mogę zapisać grę? Spoko. No jedź, Geralt, jedź! Boże, kurde, co ty, stary? Dawaj. Nie wiem, czy ten zapis był akurat konieczny, ten quick save, ale dobra. Nie wiem też, gdzie ta trasa konkretnie się kończy. Niby się tu ścigaliśmy, ale nie pamiętam, jeszcze, że mówiąc, tak dobrze. Okej, tędy. No i tu zaraz powinien się ten wyścig kończyć. Kurde, skończy mi się chyba wytrzymałość centralnie przy mecie, niedobrze. No, gdzie jest meta? Gdzie jest meta? Where meta? Tutaj chyba. Nie. Ja pierniczę, na styk. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwi i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. Do zobaczenia. No i dobra, 25 expa. Kurczę, liczyłem na więcej, szczerze mówiąc. Dobra, tego zadania... Nie wiem, czy ja chcę ruszać to zadanie. Mistrzowskie siodło dostałem. Okej, opłacało się to zrobić, tylko gdzie to siodło jest? Chyba tutaj, że... Nie, rzemiosło. Płotka właśnie, mistrzowskie siodło. Ale ja mam lepsze. Okej. Dobra, moi drodzy, poczekajcie. Bo chciałbym jeszcze tu z tym gościem pogadać. Matko, ile dialogów, zaraz mi mózg wybuchnie. Pogadajmy z tym gościem. Zastanawiam się, czy mógłbym wziąć udział w gonitwie. Jeśli stać cię na wpisowe i masz własnego wierzchowca, to czemu nie? Tylko decyduj się szybko, bieg zaraz się zacznie. A to dobra, niech... O kurde, wow, dużo kasy. Opowiedz mi o tych wyścigach. Zawody zostały ustanowione zgodnie z ostatnią wolą Erasma Wegelbuda, który doszedł do majątku poprzez hazard i zawsze był z tego dumny. Rodzinie nie przeszkadza tor wyścigowy pod domem? Cóż, obawiam się, że wykonanie woli pana Erasma było bezwzględnym warunkiem dziedziczenia majątku. A jakie zasady ma wyścig? Nieskomplikowane, jak nieskomplikowany był pan Erasm. Dwóch zawodników startuje równocześnie i wykonuje jedno okrążenie. Chce się ścigać. Paradnie. Twoja godność i imię wierzchowca? Geralt z Rivii, na płotce. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem będzie, niech spojrzę, Seamus Holt, dosiadający Atosa. No dobrze, to lećmy w takim razie. Okej. Dlaczego ja tak stoję? Halo, bo coś tu się zacięło, kurczę, dobra, okej. Okay. Co to, kurde, było? Trochę Geralt mi się krzywo ustawił, ale dobra. Mogę zapisać grę w tym momencie? Nie mogę, kurde. Ale dobra, biegnijmy. Dawaj, Geralt, na faście. Mamy na szczęście bardzo dobre siodło, że ta wytrzymałość płotki naprawdę bardzo urosła, dzięki czemu... No mamy aż o połowę większą niż tą pierwotną wytrzymałość, także naprawdę spoko. Jestem ciekaw, czy można przyspieszyć jakoś konia, w takim sensie, czy można szybciej niż cwałem biec. Cwałować właściwie powinienem powiedzieć. Dobra, przyspieszmy teraz. Zostawiłem go mocno w tyle, tylko że wytrzymałość mi się kończy.
Okej, dobra. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt... Aha, to już się skończył wyścig, a ja biegnę dalej, dobra. Nieźle. Jednakowoż nie oszukujmy się, wyzwanie nie było duże. Mam cię zapisać na następny wyścig? No myślę, że tak. Tylko nie wiem, zadanie zakończone czy nie? Zaraz zobaczymy. I wow, ile korun. Czekajcie, no niby mogę. Ale poczekajcie. Wyścig, gonitwa, rozmowy Gelwuda. Gdzie żyje więcej takich jak ty? Aha, i rozumiem, że to jest kolejne zadanie. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Może to zadanie będziemy sobie kontynuować następnym już razem. Z tym ściganiem się nie chcę za to w tym odcinku się zabierać. To tak w sumie spontanicznie trochę wyszło, że tu poszedłem. A teraz możemy dokończyć zadanie kabaret, bo przede wszystkim na tym mi zależy. Przede wszystkim zależy mi właśnie na tym. A te wyścigi oczywiście sobie rozegramy, tylko po prostu nie teraz. Myślę, że w następnym odcinku ewentualnie możemy zabrać się za te zadania, które nie mają poziomu. Czyli właśnie za wyścigi konne, za również zagranie w Gwinta z Roszem, bo to też musimy właśnie zrobić. Jeszcze naprawdę sporo do roboty nam zostało, ale spokojnie, wszystko moi drodzy wam pokażę. Dobra, tepnijmy się, tutaj będzie najbliżej. A tak jak mówię, no w dzisiejszym odcinku mi zależy przede wszystkim na tym, żeby skończyć to zadanie kabaret. Zachowuj się, Wiedźminie. Nie pocisz się w tej ciebie też nie. A dopiero później właśnie jakieś tam inne rzeczy porobić. Zapraszamy do Kameleona, dziś wielkie otwarcie. Oho, okej, okay. No i widzę, że wyremontowano elegancko. No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. Też mi się podoba, szczególnie dekoracje ścian. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie my, raczej Poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownię na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewien. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej brzmi. Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknię. No dobra, to pewnie obejrzymy ten kabaret. Zakładam. Dzięki za wszystko. Drobiazg. Spoko, Jaskier. Już się przyzwyczaiłem, że wszystko muszę za ciebie robić. O kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Czemu nie? No, to rozumiem. Napijmy się. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Powiedziała coś, po czym dochodzę do wniosku, że nie jest do końca normalna. Co? Że jesteś odpowiedzialny i twardo stąpasz po ziemi. Zgrywasz się. Nie tym razem. No, to było największe zaskoczenie chyba w tamtym dialogu. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No, łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? Spójrzcie, oczywiście. A wie, jaki to dla mnie ważny wieczór. Oczywiście, że wie. Więc pewnie robi się nabóstwo, a to trwa. Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, Priscilla, ona... No co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna. Ktoś się napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Oho. Napadł? Ranił? Już idę. Geralt, pójdziesz ze mną, proszę. Jasne, chodźmy.
Ale kto ją niby napadł? O co tu chodzi? Bogowie, Priscilla, wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurskiej. Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. Kto jej to zrobił? Tego nie wiem. Ale jednego jestem pewien. Nie zrobił tego po raz pierwszy. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami. I wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Priscilla też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Nowigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt. Wiem, że mam u ciebie 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę. Ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwysyna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak narośl. Tyle, że ta narośl, jak to pięknie ująłeś, nie będzie spokojnie czekała, aż ją usuniesz. Doceniam dobre chęci, ale chyba wiesz, w co się pakujesz. Wiem doskonale. I zapewniam, że sobie poradzę. Takich gwarancji łatwo się udziela. Zwłaszcza jeśli całe życie trzymało się w ręku skalpel, nie miecz. Spójrz na tę bliznę. No dalej. Wiesz, co zostawia takie ślady? Kiścień albo Morgenstern. Myślisz, że dostałem nim przy stole operacyjnym? Nie? No właśnie. Powtórzę, wiem, co robię i chcę pomóc. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Dość agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Tak, gotowy i zaintrygowany. Dorwę go, Jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. No kurde, czemu zawsze wszystko musi pójść tak źle? No było tak dobrze. No dobra, mam nadzieję, że ten doktorek też nas jakoś specjalnie nie oszukuje. ...którą praktykujesz w kanałach. Pomyśl, czy zamiast zszywać kolejne ofiary utopców, nie lepiej zdusić problem zarodku? Próbowałem ściągnąć do kanałów straż, ale bez skutku. Słyszysz? Od dłuższego czasu. Wyciągnij broń. Geralt! Dobra, lećmy z tymi utopcami, ale tak się zastanawiam, jakie my właściwie zadanie robimy, bo gra mi tu śledzi zadanie ze Skellige. A mi nie o to w ogóle chodzi, czekajcie. Jej zadania poboczne. Śmiertelne grzechy to jest to chyba, tak, dokładnie. Przejdź kanałami do prosektorium, ale dobra, moi drodzy, zważając na to, że rozpoczęliśmy nowe zadanie, to ja w tym miejscu będę chciał zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, słowo, komentarz. Trochę przykre zakończenie tego odcinka, no ale mam nadzieję, że w następnym znajdziemy tego gościa, który to zrobił. No i cóż, no widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Na razie.